Siemaneczko, z tej strony Fabcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lola. Dzisiaj sobie gramy normalnego rankeda, oczywiście wiadomo, Silver. Jest ze mną Easy Yahimek, jest to mój kolega, będzie grał na topie Kyle. Zobaczymy, jak to pójdzie. Co my tu mamy? Mam wrażenie, czekajcie, bo znowu źle klikłem. Jedną sekundę, to może niekoniecznie. Może myślę, że to weźmiemy sobie na początek. Myślę, że gdzieś tutaj Wardixa możemy później postawić. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mamy w teamie ładnie Xina, czyli ja, Kyle, Tristana, Morgana, Talon, kontra Soraka, Yasuo, Vi, Akali i Veigar. Miejmy nadzieję, że... Oni właśnie dziwny team mają, oni nie mają AD Carry. Mam nadzieję, że ich tam na dole nie rozwalą. Będzie trochę to przykre. Myślę, że damy radę. Zobaczymy, jak mi tutaj z dżunglą pójdzie. Dobra. No, już w ogóle całkiem inaczej niż tutaj pisali. O Boże, Xin, ale bi ładnie. Dobra, teraz to już powinno iść w miarę z górki. Weźmy sobie to. Strasznie wolno bije. Już potrzebujesz pomocy? Aha, oni mają dwa na midzie, tak? No jak ja mam ci teraz, ziemeczku, pomóc? Soraka na dole sama stoi. Nie wiem, czy tak właśnie miało być. Czy o co tutaj chodzi? Nie, ja w to wlazłem, tak. Nie za dobrze to wygląda. Jak on ma dwóch na midzie. A oni się chyba tam po prostu pokłócili. I to dlatego. Nie ma tam AD Carry. But go mi feed you, ja. Czyżby to był po prostu... Easy win. Daj mi zabić. Bo asystę. O. Reporta Kali for Troll. No i to już jest raczej darmowa wygrana. Chociaż miejmy nadzieję, że jako tako to pójdzie. Bo może być jednak tak, że na sam koniec gry Akali się nawróci i jeszcze nas zbombi. Już biedna ta Soraka też, ale ładny skin ma. Nawet nie zauważyłem. Kumpel mój sobie tu u góry. No, powiedzmy, że radzi. Dobra. Ja się wrócę. Dlaczego piszę po angielsku? A dlatego, żeby mnie nie rozpoznali, że jestem Polakiem. Trochę głupie, trochę nie. Nie wiem. To już właściwie od was zależy, jak sobie to odbierzecie. A to chodzi mi głównie o to, no, że po prostu... Jak zacznę pisać po polsku, to zaraz się tam zacznie. O, jesteś Polak, coś tam, no. Nie daj Boże, pójdzie mi jeden mecz gorzej i zaraz będzie. Ale z ciebie jest noob, bla 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 bla.
Jest to trochę, wiecie, niefajne. Serio, niektórzy Polacy są strasznie niemili. Ja szczerze powiedziawszy mam to gdzieś. Wiadomo, każdy ma lepsze i gorsze dni. No serio, ta Akali trochę robi tutaj nie fair match. Cofnijmy sobie tu. Czy damy radę? Jeszcze nie wiem. Czy damy radę? Patrzcie, ile tam ich jest na bocie. Zaraz będę musiał tam iść. Dobra, cofnijmy się. Chyba, że będę mógł radę zapierdzielić. Też będzie dobrze. Co ta Akali znowu robi? Tutaj Reda nie ma, ale Akali ucieka. Chodźmy ją ładnie zestylować. Ustawimy ładnie killa. I idziemy sobie dalej. Expić. W tym momencie Akali możliwe, że się nawróci, bo Veigar zostawił linię. Chociaż Veigar już nie żyje. Też ciekawe. Jestem ciekaw, ile ten mecz w ogóle potrwa. Pięknie. Tylko kurczę, strasznie wolno bije. Złożę sobie tą latarnię na początek w ogóle. No, potrzebuję jeszcze kupę kasy. I patrzcie, i teraz w tym momencie Akali już gra normalnie. Dasz radę uciec? O Jezu. Tylko... O Jezu. No, damy radę. Nie takie rzeczy się robiło. Dawaj, 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 dawaj. No, chodź, 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 jak taki mądry jesteś. I już go, proszę, mój kolega, ładnie. O! O! Akali sobie przyszło. Ja nie mam zamiaru już się na nią rzucać. Piknie. Piknie, piknie. Muszę sobie wziąć blue buffa, bo z maną ciężko. Tu, 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 tu. Benz. No i się ładnie cofniemy i mogę sobie dokończyć latarnię. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy ma sens ją kończyć. Czy nie lepiej na przykład zacząć tego robić? Myślę, że to też jest dobry pomysł. Weźmy sobie jednego warda. Ten talon jest dosyć nafidowany. Stopień... O kurde, ile on ma w ogóle w tym momencie killi? 5-1-2. Okej. Okay. Report Akali for troll. A nie wiem, ona już chyba nie trolluje, nie? 0-6-0. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Teraz zrobimy tak, tak. Ładnie powybijamy tutaj sobie golemy. Ci się tutaj kłócą. Najlepsze są właśnie takie mecze. I o tym mówię. I znając szczęście, to właśnie Polacy się tak zachowują. Jak tam mój kumpel sobie... Oj, nie radzi sobie. Ale ulti zarzuci? Zarzuci. I w tym momencie ma killa.
Good job. Ojojoj. Oj, dużo nie brakło, jakby Tristana też wyspała. Co, Blue tutaj niestety, ale nie znajdziemy. No, chodź, 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 chodź. No, chodź, 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 chodź. On sobie ucieknie, nie wierzę. Nie, i tylko zultowałem bez sensu. Dobra, dawaj tą sorakę. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Wow, tylko żeby ta soraka nas nie pozabijała. Chociaż wiadomo, różnie bywa. Idę zabić Akali, może mi się uda. No, będzie uciekała? Będzie uciekała. Na szkoda. Na szkoda. Co to było? Co ona robi? Chciałabyś, chciałabyś. Kurde. To nie tak miało być. No właśnie, o tym mówiłem. Niech oni walczą. No i patrzcie, oni nas wybili, to też jest śmieszne. W tym momencie. Co byśmy wzięli? Może byśmy wzięli... Nie, i do końca złożyli. 1800. Chociaż z drugiej strony buty też by mi się teraz przydały. Złożyć te. I pociśniemy dalej z koksem. No, kolega tam prawie zabił. Nie wiem, kogo on tam atakował, Sorak czy kogoś. No, jakoś tragicznie też mu tam nie działa. Mam 54, mam 42. Ulalalala. Jestem w tyle z creepami. Okej. I idziemy do góry. Ono się zaczyna składać pomału. Dobra, ja myślę, żeby nie pusznąć topa ładnie. Weźmy sobie Q. Patrzcie, ile tu farmy jest. Dobra. Oj, chciałabyś, dziewczynko. Chcesz zawalczyć, to chodź. Już idzie mój kolega tutaj ślicznie, pięknie, ładnie. Tutaj go ładnie zbombimy teraz. No, my się tak pięknie wymieniliśmy fragami. Ja mu tam wtedy dałem Akali. On mi oddał teraz V. Chodźmy lepiej na dół. Tutaj mi w ogóle brakuje znowu do tego 1400. Dobra. Zbombimy tu kogoś? O, zbombimy tu kogoś. Patrzcie, Talon. No, dawaj, 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 dawaj. Soraka, nie. No, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie. Fuck. Co to miało być? O, ale dobra, Kyle zabił. Dawaj. Dawaj, synu, dobrze. Dobra, potrzebuję niestety trochę golda jeszcze. Potrzebuję 50 golda. Pod end it fast.
Nie wiem, czy czekać, czy nie czekać. No nic, nie sprzedam, łapkę bym mógł sprzedać, ale to jest bez sensu. Ona mi daje 15% prędkości ataku. To może przy okazji sobie zmaksujmy. To. Dobra, już mamy kasę. Kupujemy. Dobra. I się już mogę pomału pod tanka składać. Co mam zamiar złożyć? Myślę, że od Sunfire Cape'ie. Albo na początek o tym całe oblicze ducha. Nie wiem, jak to się nazywa na angielski. Może rzeczywiście zmienię tego klienta. Chociaż teraz fajnie słychać pentakill, a nie jakieś tam 5 zabić. Więc z drugiej strony nie wiem, czy ma to sens. Dobra, tu jest jakiś... No. Tu została... O Jezu! Dobra, zabiliśmy, no ale co z tego? No i w tym momencie nas wybijają. Yasuo tylko zrobi. O Jezu, co oni wyprawiają? To nie wygląda za dobrze. Właśnie przed chwilą, znaczy przed chwilą, teraz chciałem napisać koledze, żeby tepnął się na topa i wyczyścił farmę. A on pomyślał i zrobił to szybciej. Oni mają tam tanka, chcąc nie chcąc, bo mają V. Trzeba by było coś fokusować, tylko tutaj nie wiadomo już co fokusować. Co? O Jezu, dead gripa mają. Nie wiadomo co tu fokusować. Tam Akali chyba. A za dużo mi dzięki Bogu nie zrobili. Dobra, w tym momencie sobie ładnie pitnę. O fuck, tego się nie spodziewałem. No to było lamerskie z mojej strony. Lepiej pitej, chłopcze. Chociaż nie, no, na mnie poszły wszystkie możliwe ulti, no to nie ma źle. Nie no, jest bardzo źle. Jak ja mogę to glamić? Pójdę sobie bota wyczyścić. Ile my tu mamy w ogóle? 290 na latarenkę potrzeba, a potem można złożyć dzika flara. Ciekawe. Trzymasz dodatkowe 30% złota. Dobra. Trzeba to jakoś ładnie zmiażdżyć wszystko. Oni nam z Namida poszli puszować. Kogo my tam mamy? Talona i biedną Morganę, która jest portem. A już myślałem, że tam... Dobra, chodźmy im pomóc. Ale niestety nas puszną. Dobra, ja nawet tam nie wchodzę. Macie plecy, dzieciaczki. A my przy okazji tu puszniemy.
Ja idę puszować to. Okej, puśnięte. Nie. To znowu mi nie wyszło, bo nie widziałem, że oni stamtąd idą. Tak, wiem, zlamiłem. Co my tu mamy jeszcze ciekawego? Idzie to kupić, czy to się sa... A nie, to się same chyba robi, co? O Jezus. Chociaż oni nie... Nie, no to jest, kurde... Ten Sunfire Cape bez sensu jest składać. Zaraz będziemy mogli złożyć sobie tutaj kuleczki. Dobra, ciśniemy dalej. Weźmy to. Dobra, mamy dwa trupy, trzy trupy. Ja znowu muszę dobiegnąć. Dobiegnąć, dobiec. A, już tak, nie? No, szybko. Dobra, mamy dwa inhibitory. No, ultuj to, patafianie. O Jezu, ja poleciałem tam, żeby go uratować właśnie. A się naratowałem. I tak biedny zginął. O, puszczały nam miniunki bota. Co oni tam mają ciekawego? A, nic takiego. Idę sobie po Reda. I myślę, że możemy na nich czekać. Dobra, idę wybić te minionki, bo... Idę. Zrobimy tego smukozorda. Szybciutko, 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 szybciutko. No, dawaj, ziomeczku, bij tego smoka. No, i zajebiście. Oni mają tu blue, mają tu blue. Dobra. Piknie. Mają obwardowaną całą dżunglę. Dobra. Ci tam w ogóle na awku. Idę im na ryja. Ło, ale kombo musiało wejść, nawet nie zauważyłem, jak szybko padli. Dobra. Idźmy dokończyć tutaj ładnie. O, ten Veigar tam nieźle napierdziela.
Nie, aż tak daleko nie wbijamy. Ło! A myślałem, że się przeżyje jeszcze. To dokończmy sobie tylko to i wygraliśmy. O, nie napiszę im GG, bo to nie była dobra gra. Ale w każdym razie dzięki wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!